Usuwanie zacięcia podajnika dokumentów w drukarkach HP Smart Tank Plus. Usuń zacięcie podajnika dokumentów drukarki HP Smart Tank Plus, jeśli na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat błędu Document Feeder Jam zacięcie podajnika dokumentów. Sprawdź, czy w podajniku dokumentów nie ma zaciętego papieru. Usuń cały papier z ADF, czyli automatycznego podajnika dokumentów, i podnieś pokrywę ADF. Usuń zacięty papier z drukarki. Naciśnij pokrywę w dół, aż do jej zatrzaśnięcia na miejscu. Podnieś pokrywę skanera i usuń papier. Opuść pokrywę skanera i dotknij przycisk OK na panelu sterowania drukarki. Włóż oryginał dokumentu z powrotem do podajnika dokumentów, dostosuj prowadnicę, a następnie zeskanuj dokument. Jeśli problem nie ustąpił, przejdź do następnego kroku. Kusz i pozostałości na wkładce separatora i na rolkach pobierania papieru mogą powodować zacięcia i problemy z podawaniem. Przed czyszczeniem przygotuj niestrzępiącą się ściereczkę oraz destylowaną lub butelkowaną wodę. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz od niej przewód zasilający. Należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia drukarki. Wyjmij cały papier z pojemnika podajnika dokumentów. Podnieś pokrywę ADF, a następnie znajdź wkładkę separatora i rolki pobierania. Zwilż niestrzępiącą się ścieleczkę wodą i wyciśnij, aby usunąć jej nadmiar. Wyczyść niestrzępiącą się ścieleczką wkładkę separatora, aby usunąć nagromadzony brud lub zanieczyszczenia. Wyczyść rolki pobierania papieru. Obracaj każdą rolkę, aby wyczyścić ją na całym obwodzie. Odczekaj 10 minut na wyschnięcie rolek, a następnie opuść pokrywę. Podłącz drukarkę do zasilania, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Włóż oryginał dokumentu z powrotem do podajnika dokumentów, ustaw prowadnicę, a następnie zyskanuj dokument. Jeśli problem nie ustąpi, przekaż drukarkę do naprawy. Skontaktuj się z HP, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy i gwarancji. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.